Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku, jak zrobić boisko do piłki nożnej. Tu mamy tutaj z blueprintu wybudowane takie boisko. Jak widzicie, wsadziłem sobie pod niego te żarówki, wszystkie te lampy, ale chyba będzie trzeba je usunąć. Lecz teraz, żeby szło na niego dobrze grać, musimy go troszkę przerobić. Mianowicie, musimy przesunąć boczną linię z jednej i z drugiej strony o jedną kratkę. Tak przez całą długość. Po prostu to zebrać. Tak, tak. A tutaj zielone. To zabieramy. Czemu takie coś robimy? Bo chcemy, żeby to boisko jak najpłynniej chodziło. I jeden sensor nie złapie nam całej szerokości boiska. Więc żeby nam jeden łapał całą szerokość boiska, po prostu zmniejszymy je. A, wrzuciło mnie w ten. Ciekawe, gdzie mnie wywali. Gdzieś mnie daleko wywali pewnie. Dobra, lecimy z powrotem. Gdzieś w lesie wylądowałem. Nie wiadomo gdzie. Tepamy z powrotem. Czekamy, czekamy. Dobra, jesteśmy u mnie. Biegniemy tam na to boisko. Kawałek trzeba przebiegnąć. Tutaj na tej bocznej linii to samo trzeba zrobić. Czyli chyba tak. Tu będzie zielony. Zbieramy całość. Samo te lampy później trzeba pozbierać, bo jednak jeżeli będziecie sobie budować normalnie boisko, tam że na nim nie będziecie grać, tylko sobie będzie stało, możecie dać te lampy. Wtedy jest w nocy ładnie podświetlone. Ale żeby zrobić na nim i grać na nim w piłkę ze znajomymi czy coś, to tego nie polecam, jeżeli są obok jakieś inne budowle, bo będzie wam przycinać. Chyba, że zrobicie to boisko gdzieś na jakimś klajmie, gdzieś daleko od jakichkolwiek budynków, że nic więcej tam nie ma na tym klajmie i nie będzie wam wtedy przycinać. To wtedy można zrobić. A, tak myślałem, że lampy się będzie bardzo źle zbierać. Lampy dalej blokują takie. Nie zbierają się tak jak zwyczajne bloki, tylko tak troszkę się blokuje, co utrudnia znacznie zbieranie ich. No nic, mamy jakieś 1300 lamp do pozbierania, ale damy radę. Teraz tak. Takim jeszcze prostą rzeczą, którą zrobić,
Ustawiamy sobie tu, w tych narożnikach, ustawimy sobie wszędzie i teleporty. Tutaj nawet tej lampy tam nie musi być pod dołu, ale to się później usunie. Ustawimy sobie na każdym rogu teleport. Mamy. Tutaj jak są bramki, to normalnie w boisku tam się pojawią pod tym te sensory. Ustawiamy na takie te 3, 7, 4. Powinno łapać całą bramkę. Najwyżej później jeszcze zmodyfikujemy. Tu z drugiej strony robimy to samo. Też taki. Ustawiamy tak samo. Mamy to ustawione. To teraz bierzemy sensor i dajemy tutaj pod tym. Nie wiem, czy on nie będzie musiał być później jeden niżej, ale zobaczymy tak. 32 to chyba 30. Tej załapał całe. Ja myślę, czy nie będzie trzeba później tych linii przerobić troszkę. Bo musimy zrobić jakieś. Albo damy go tutaj, zobaczymy jak go damy tutaj. I ustawimy na maksa. Chodzi o to, żeby on złapał całą szerokość boiska. Jak widzicie, nie złapie. Więc zostawiamy to tak. Że damy go tutaj pod tem. Tu damy na fulla, a tu damy 31. Powinno być dobre. Tutaj mamy całą linię. A tutaj wchodzi na białą jeszcze. Czyżby 30. Więc nie wiem, czy to się zmienia szerokość, czy to się zmienia długość. O nie, to się zmienia długość. Czyli tu na fulla. A tu 30. Zobaczymy. No dobra, 31. No i tutaj mamy jeden, gotowy. Żeby w sumie to było równo, damy sobie tutaj pod tym. Nie będziemy musieli ich szukać, gdzie ich mamy ustawione. Tu damy na fulla. Nie wiem, ile musimy dać. 20. Nie, nawet nie. Dwanaście. Nie, zaś coś źle zrobię. Tu dajemy na fulla, a tu dajemy mniej. Jeszcze jeden. To musi być 18.
To będzie trzeba ustawić więcej na pewno. Także, no, może być nawet tak. Na 6 ustawimy. No i dobra, to byśmy mieli. Całą linię boiska zaznaczonego. Teraz sobie tutaj troszkę wysprzątam tych latarni, tego wszystkiego. I wracam do was, jak sobie przygotuję to troszkę. To do zobaczenia za chwilkę. No to przechodzimy do kolejnej części budowy boiska. Tutaj jak widać na rogach ustawiłem te. Trochę musiałem poprzestawiać, bo on na początku był krzywo postawiony. Mamy teleporty. Ustawiamy w nich sobie obecnie jaki blok, ale tylko tu na dole. Tylko tutaj na dole, w każdym jednym to samo, ten sam z blok. I tutaj gdzieś nad boiskiem dajemy z górnym, żeby one wszystkie tutaj teleportowały. Nawet tego nie musi być. Albo jak se jest. I teraz będziemy mieć tak, jeżeli nam piłka tutaj wpadnie, to wypadnie nam na środku boiska. Bo zawsze w rogach, jak dwóch graczy wleci, w rogach kopie, to nie idzie tego wykopać. A tutaj jak wpadnie, to automatycznie wywali na rok. Teraz tak. Robimy sobie jakąś taką tablicę. Ja sobie akurat taką, można to nad bramką zrobić, można to gdzie się chce. Tutaj na dole dajemy to coś. To coś. I wpisujemy do tego coś takiego. Taki tekst. Ja wam to skopiuję, żebyście nie musieli czytać z filmiku. To są akurat ustawienia u mnie. I tu widać jedynka, więc będziemy podłączać tutaj do pierwszego. Tutaj w tym jest chyba. Tutaj będzie 0 punktów. O, tutaj w tym jest. Mamy podłączone. I tutaj wam to pokażę. Tu jest jakaś świnka. Widziała, że ją chcę wziąć i zasnęła. Tu już mam jedną bramkę gotową, więc demonstruję wam. Jeżeli wpadnie do bramki, wpadnie i automatycznie jest jeden punkt. Jak to zrobić? Już wam mówię. Mamy bramkę. Na wysokości tamtego dolnego stawiamy to. Dobrze? Jak dobrze. Na tej wysokości. Czyli na równo tego białego. Jeżeli mamy to boisko, dajemy przez całe. Zaznaczamy. Raz, dwa. W sumie możemy dwa zaznaczyć, albo te trzy, bo na tym zobaczymy, jak to będzie działać. Tamta miała te trzy, że się te schody też się znikały. Aha, klocków brakuje. A, tylko tutaj mi to wyszło przy samej drodze. No nie, ale całego boiska mi się nie chce przesuwać jeden klocek. Więc tylko zrobimy tak.
No niestety tutaj będzie musieć być to widoczne, bo nic więcej z tym nie zrobimy. Chyba, że sobie takie ten właśnie zrobię, ale nie mam już tych kamiennych, a później coś wykombinujemy. Żeby to przysłonić. I teraz tak. W tamtej zniknie nam też tu, bo jak tu spadnie ta świnka, to wtedy to nam nie zniknie. Ale zobaczymy. Tutaj troszkę wybierzemy, żeby to było widać. Wchodzimy pod tą bramkę. Musimy praktycznie... A, najlepiej wszystko to wywalić. Taką dziurę musimy pod bramką zrobić. Pewnie pod całą bramką musimy taką... Musi być pusto pod bramką. Żeby te potworki miały gdzie spadać. To buduję na inny, żebyście widzieli, gdzie jak to mniej więcej ma wyglądać. Coś takiego. Tutaj sobie zrobimy, żeby umiał jeszcze wyjść. I teraz tak. Pierwszy sensor dajemy tutaj. Akurat troszkę tak. Nie wiem, jak w tamtym zrobiłem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dwa za dużo. Miało jeden. I na tył też o jeden. To trzy. Wysokość też na pewno nie jest 7, tylko jeden mniej. I teraz ten sensor podłączamy do tych wszystkich znikaczy z tyłu. I teraz mamy tu jakiegoś świniaka? Nie mamy nic. Teraz jak wpadnie tutaj świniak, to to się otwiera. A, bo to ja bym musiał tą ścianę tutaj zrobić chyba. No nic, można sobie to, czy zaś się nie będzie blokować. Chodzi o to, że jak tu gracz wpadnie, to każdy jeden gracz to wyłączy i wtedy przestanie działać. No teraz zaś jak tu wpadnie, to ona nie spadnie do dołu. Nie wiem, jak mam w tamtej bramce. Chyba jest to też otwarte. No, też jest otwarte. Trzeba by było dać to tutaj.
i tutaj zablokować, żeby nic nie wchodziło. No nic, zostawimy to tak na razie, albo jak już to robimy. Siedem, trzy, cztery. Siedem, trzy, cztery. Myśmy przesunęli, to tu będzie trzeba pewnie dać jeden więcej, tak? I teraz musimy, tu trzeba by było coś dać, żeby po prostu tu nie, jak stanie nam potwór, to się tutaj otworzy. Już można jakieś jej coś postawić, ale to tam chyba aż takiego dużego problemu nie będzie robić. Czyli mamy jeden ten. To sobie tutaj zabudujemy. Już nam żaden gracz nic nie uszkodzi tego. Teraz tak. Tu mam na 3. Najlepiej to wykopać na 4 gdzieś. Żeby potwory jak skakały czy spadały na siebie, żeby nie blokowały nam. To chyba tak minimum te 4, ale można głębiej. Obudujemy. Tutaj wstawiamy kolejne te. To później musimy podłączyć pod jakiś przycisk z jednej i z drugiej bramki pod ten sam. Tutaj dać, nie wiem, lawę albo jakąś korupcyjną wodę. Tak, żeby zabijało te potworki. Chyba, że będziemy sami wchodzić i je po meczu zabijać. I tak samo. Gdzieś tutaj na rogu. Stawiamy sensora. Który musi nam złapać całe to. Nie, musi być jeszcze niżej. Żeby musi, no całe to musi tam zaznaczyć. Ma nawet 3 wystarczą. Nie, możemy 4. No i wysokość tak, żeby łapał. Żeby łapał wszystkie potworki, jakie tu w środku będą. Więc to powinno chyba być dobre. Zamykamy sobie to. Dobre jest oświetlić sobie to, żeby się tu nic na nim nie spawnowało.
żadnych otworków tam nie było. I ten sensor. Muszę gdzieś stąd wyjść. Ten sensor bierzemy. Nie, tam jest wyjście. Dobra, idę tam. Musimy go podłączyć. Do tego. Ja to chyba na odwrót mam, ale pozmieniamy. Podłączamy go do tego. Tutaj do pierwszego, czyli tu. Jeśli go mamy podłączonego, ustawiliśmy wszystko tak jak ten, powinno działać. Nie wiem, czy się zespawnuje, czy gdzieś na dole mnie jakiś potworek nie blokuje. To jeśli mamy ustawione te tablice, to jeszcze tutaj wam pokażę. Pod tymi ustawiamy sensory. Zależy od wielkości boiska. Musimy zaznaczyć kreaturę i ustawić. No, chodzą na te zwierzaki. I ustawić, żeby. Na przykład, no ja mam na dwóch, jeden mam tutaj sensor, drugi tam. Żeby te sensory łapały nam całe boisko. To musi być całe pole, w którym gramy, musi być zaznaczone. Tym mniej tym sensorów, tym lepiej. Nie, nie, nie będzie tak ciepło. Mi się udało dwoma zaznaczyć. Wpadła świnka, jak widzicie, jest 1-1. Więc to już działa. Tablice wyświetlające mamy. To tak, zaznaczamy tymi dwoma sensorami. Ustawiamy kreaturę na środek. Dajemy spawnera. Stawiamy sobie, co tam chcemy. Ja mam takie, żeby w dzień po prostu je spalało, jak się bym spawnować. Na noc sobie przed meczem sobie przestawimy, no co tam chcemy. Na razie zostawiamy to. Można go tak przykryć, jak się obuduje dookoła, żeby nie było szpary, to one będą wyskakiwać do góry. Gdzieś na poboczu robimy cały system. Coś takiego. Dwa sensory, tu jest ten drugi. Obejmują całe boisko. Podłączamy. Jeden podłączamy w to pole. Drugi sensor podłączamy w to pole. To podłączamy do zegarka. W zegarku sobie ustawiamy tam co i jakiś czas chcemy. To jest czas, jaki, co jaki będą wyskakiwać potworki. Oczywiście wyskoczą tylko wtedy, kiedy na górze na boisku nie będzie i sensor łapie od wysokości, tu widać tych lampek. Więc jeżeli gdzieś mi tu będzie chodził po górze jakiś potworek, w sumie po dole, na przykład wejdzie se gdzieś tutaj, se wskoczy, to sensor go będzie łapał. Więc albo trzeba to całe zarównać, zasypać na tą wysokość, zasypać, żeby sensor nie łapał, albo zrobić dziurę na trzy kratki, gdzieś trzy kratki w dół. Lepiej chyba zasypać to całe zarównać, żeby nie było dziury. No, jak tamten chodzi, jak on wyjdzie, o, teraz już go łapie chyba sensor. Albo jeszcze jak jeden wyjdzie, to jak go łapie sensor, to już wtedy się u góry nie spawnują. No i ten zegarek podłączamy do tego spawnera, co tam jest.
I czasem może być tak, że się po prostu nie zaczną spawnować. To stawiamy jakiś przycisk i podłączamy tutaj. I wtedy jak naciśniemy, on uruchamia cały system. Tam po tych 2 sekundach, czy po ileś, jeżeli nie ma nigdzie potworka, powinien się zespawnować. No jak widać, mi się nie spawnują, to gdzieś mi tam łażą potworki. No tam chodzi, widzę, chyba ta świnka, nie? Czy to ją łapie? Czy jeszcze gdzieś tu może jakaś jedna jest? Temu nie śmi być dziur, ani pod, ani dookoła. Wszystko trzeba zabudować, żeby nam żadne te nie przeszkadzały. Zobaczymy teraz. Nie wiem, czy nie za szeroko coś ustawione i... Nie łapie mi sensor z bramek, czy te potworki z bramy. No coś mi to tu nie chce. Sensor łapie od tego miejsca. No, nie powinien jej łapać, ale... Coś... O. Nie, zespawnował się, ale tak jakby... Spadł mi gdzieś tu na dół. Zaraz to sprawdzimy. No, właśnie o tym mówię. No, mam za mało poustawianego, jest dziura. Trzeba to właśnie zabudować, właśnie o tym mówiłem, że nie śmie być dziur. Coś to samo nie ruszy pewnie. Zobaczymy teraz. Tutaj ustawiamy na to.
nic nie zmieniamy, tylko ustawiamy na to. No, teraz się wczytało. Zobaczymy, czy będzie działać. A, tej nie zaznaczyłem, ale dobra. No, jednak tak jak myślałem, trzeba to... Wpadła, trzeba to też zaznaczyć. To zaznaczyć. Może jeszcze trzeba będzie te boczne też zaznaczyć. A jak widzicie, już jest następna świnka. Teraz tam nam weszła za poza boiska jakaś. O, teraz to złapało. Już powinno być dwa. Dwa. Teraz nam weszła spoza boiska świnka i się nam nie zespawnuje. Bo sensor wykrywa po prostu, że jest piłka w grze. Coś nie łapie? O, bo jak to wziąłem, to się znikło. Teraz jak widzicie, i to tak automatycznie będziemy nam strzelać. I te sensory właśnie na bokach, co mają całe boisko, zasłaniają nam, że nie wpadnie nam więcej piłek, żadnych nie wejść. I teraz no się spali za dzień. Dobre by było. Tutaj jak widzicie, nam właśnie wchodzą, wychodzą. Można sobie jakimś murem zrobić, czy po prostu te bloczki dać białe wyżej. Mamy gdzieś ich. No nie mamy, to na przykład te pozdejmować, bo tu są półpłytki, a dać na przykład jakieś trzy całe dookoła, czy coś takiego. No ja sobie akurat zrobię takie coś, że tu dam szkło. A na szkło jeszcze dam tą półpłytkę. Jak tak objedziemy dookoła, to potworki nam nie będą wychodzić z boiska, ani nie będą nam wchodzić na boisko. I nawet to można w sumie jeszcze jeden wyżej dać, ale to nawet teraz fajnie wygląda. Nie mam tyle szkła przy sobie, ale objedziemy ile starczy. I tu w sumie jest ta tablica, tu by nie trzeba budować. No tą tablicę wiadomo, każdy może sobie inaczej zrobić, inaczej zaprojektować. Ja to tylko taki przykład dałem. No i... Tak prawdzie mówiąc, mamy no całe boisko, mamy punkty, mamy to, można sobie, ja sobie tu zrobię jeszcze po środku nazwę, na przykład kto gra, ale można, daj sobie wam pokażę, nie to, wchodzić w to i tu gdzie piszę punkty, na przykład podpisywać kogoś. Na przykład czy drużyny jakieś. No i będzie nazwa, nie? Można zmieniać przed każdym meczem. Jak tam kto chce, ale ja sobie zrobię takie coś. Dobra, musimy tak.
Damy sobie tutaj jeszcze jeden. To pozaklejamy. Znów te szukanie tych bloczków, gdzie to mam pochowane. Jeszcze lampę. A ja go za nisko dałem. Pijemy sobie całe to. No jak to jest zrobione? Aha, już wiem. Muszę to obrócić. Też nie. Czy to mam na ścianie, a to mam w ścianie. Nie chcę tego, nie chcę tego. Teraz mi gdzieś to znikło. Dobra, teraz jest to tam. Teraz jak to obrócę, powinno to być z przodu. O, dobrze. Tutaj damy na przykład. Nie wiem, czy to, czy to. Nie, to jest wysokość. Muszę znaleźć, teraz nie pamiętam, jak się rozszerzało, żeby jednym już opisać na szerokość. Słowa właśnie pisać na szerokość. Troszkę. O, i to akurat będzie tu tak pod tym i to wejdzie.
Jak się pisze zielony? O, dobra, niech jest taki. I tylko sam muszę to sobie poszerzyć. Nie wiem teraz, jak się ten poszerzał, ale taki napis sobie damy i będzie ten na tych i. A będzie dobre. No i teraz jeszcze damy sobie na przykład tu i ten przycisk coś tam wejść na dół trzeba podłączyć do tych. Już pokazuję. Właśnie do tych dolnych. Do tych dolnych znikaczy, które będą tą lawę wylewać, czy tam wodę korupcyjną. Do tych. Sobie skopiuję tamto z tamtego. Co to podłączymy? No tamta chyba bramka jest niższa troszkę. Czy nie powinno to robić problemu? No jak widzicie, no trzeba to tu zatkać, oczyścić trochę, żeby się tu nie spawnowały potworki. No, ale jak widzicie, zrobienie boiska do piłki nie jest wcale takie trudne. No i tym przyciskiem będziemy tam to otwierać. No, nie jest trudne. Myślę, że się wam... Jak on tu wyszedł na to? No, możliwe, że będzie trzeba jeszcze powiedzieć, że jeżeli będą jeszcze tu wskakiwać, to może po tym wyszedł tu. Się mu udało wskoczyć. Jeszcze widzę, to umiemy to przeskoczyć. Możliwe, że będzie trzeba to jeszcze zrobić wyżej. O jeden. Ale to już sami zobaczycie w trakcie gry, jak to wygląda. No myślę, że przyda się wam poradnik, że zrozumieliście, jak to zrobić. Nie jest to trudne. Ja wam... No jak go skończę, wyczyszczę ten dół cały, to... Zrobię w blueprinta po prostu całe to boisko z tym całym systemem, jak dam radę. Wiadomo, no na dole będzie trochę śmieci. Albo nawet w sumie... Nie, nawet nie będę robił blueprinta. Po prostu tamto boisko, dam link do tamtego boiska we filmiku. I sobie tego tylko po prostu przerobicie, czy własne wybudujecie. Tu w sumie chodzi tylko o... Ten system tej bramki, żeby te punkty leciały, no i to tam jest dwie rzeczy przełączyć, spawner na potworki i tyle. To jest wszystko, co potrzeba do boiska. To jest takie najprościejsze boisko. No to zapraszam do oglądania innych moich filmików. Łapkujcie, komentujcie, piszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Do zobaczenia, cześć wam.